Witam Was w programie o opalaniu natryskowym, w odcinku jak postępować po opalaniu natryskowym. Witam Was ze studia Opalizu, w którym specjalizujemy się w opalaniu natryskowym. Jak postępować po opalaniu natryskowym? Przede wszystkim po samym zabiegu, jak zostajemy opaleni i wysuszeni, możemy się ubrać. Dobrze jest nie zakładać stanika, żeby się ta opalenizna nie wcierała. Gdy wrócimy do domu, musimy odczekać od 2 do 8 godzin, zanim weźmiemy kąpiel. Musimy odczekać, żeby utrwaliły się procesy brązowienia na naskórku. Ilość godzin, które odczekujemy, zależy od tego, jakie preparaty dobierzemy. Wygodniej jest przyjść na zabieg wieczorem, opalić się, wrócić do domu, położyć się spać, rano wstać i się wykąpać. Chociaż nie wszyscy kim odpowiada ta metoda, więc można przyjść w ciągu dnia, opalić się szybkim na 2 godziny, wrócić do domu i się zmyć. Nie trzeba wtedy w tym chodzić cały dzień. Ważny jest ten czas odczekania preparatu, ponieważ od niego zależy, jak mocno i jak będzie wyglądała nasza opalenizna, czy jaśniej, czy ciemniej. Ale to wszystko możemy ustalić już na miejscu, jeszcze w salonie. Jak wrócimy do domu, musimy na siebie uważać, żeby się nie pochlapać i nie spocić w jakiś sposób mocniej. Musimy uważać przy piciu i żeby nie zmyć rąk. Należy zmyć się ręką i żelem bez użycia gąbki i myjki. Należy zmyć z siebie preparat brązujący, który był nałożony podczas zabiegu. Najlepiej delikatnie, ale dokładnie. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest nawilżanie skóry po zabiegu. Jeżeli skóra jest sucha albo są miejsca przesuszone, najlepsze rezultaty utrzymuje się, jak się nawilża 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Poza tym opalenizna każda, czy słoneczna, czy solaryjna, ładnie wygląda, jak jest nawilżona. Opalenizna natryskowa utrzymuje się od 5 do 10 dni. Zależy to od typu karnacji, od przygotowania jej do zabiegu i późniejszej pielęgnacji. Są klientki, które twierdzą, że opalenizna im się trzyma do 2 tygodni. Ale żeby otrzymać taki efekt, polecam korzystać z balsamów brązujących, lekko brązujących. Nie polecam na opalanie natryskowe samoopalaczy, gdyż może to spowodować zbyt ciemny kolor i później nienaturalny efekt oraz nieładne ścieranie się. Polecam opalanie natryskowe, ponieważ dzięki niemu poprawiamy sobie nastrój, czujemy się pewnie i przede wszystkim korzystamy z bezpiecznej formy opalania.